Ta-da! Słuchajcie, jesteśmy w Parku Planty, Agnieszka Siewieraniuk-Macierowska i portal Dzień Dobry Białystok. Przy działających fontannach w końcu po roku, słuchajcie, one tutaj dzisiaj wytrysnęły. Nagrywamy akurat to nagranie w sobotę i w sobotę miały być uruchomione te fontanny i się okazało, że działają. Ja przypomnę, że cały ubiegły rok te fontanny właśnie tutaj w Parku Planty, one nie działały. Zepsuł się mechanizm, zepsuł się niestety tak niefortunnie, czy tak okrutnie mocno, że no nie dało się ich naprawić do końca ubiegłego roku. Ale w tym roku miały być uruchomione od soboty i są, i działają. Ja jeszcze nie wiem, czy one będą podświetlane wieczorem, ale to ja już tutaj przyjdę, sprawdzę, obiecuję Wam. Natomiast czemu ja tak się cieszę? Ja dzisiaj wyglądam jak turystka. Przynajmniej stylizuję się na turystkę. Mam kwiatuszek, bo idzie wiosna, lato, znaczy wiosna już przyszła, ale lato jeszcze przed nami, będzie kolorowo, wesoło. Mam nadzieję, że tak jak te fontanny, bo te fontanny naprawdę były świetną atrakcją turystyczną tutaj w Białymstoku. Przychodziła tutaj każdego wieczoru masa ludzi, nie tylko mieszkańców Białegostoku, bo właśnie też turystów, którzy przychodzili robić sobie tutaj zdjęcia. Dlatego, że ta fontanna jest duża, są właśnie takie fajne te strumienie, bo one jakby wytryskają w różnych takich momentach, w różnych konfiguracjach. I to naprawdę jest świetne widowisko. W Białymstoku co prawda nie ma jeszcze cały czas fontanny multimedialnej, która miała być, i to też w Parku Planty, i prawdopodobnie jej nie będzie. Więc cieszmy się tym, co mamy. Fontanny działają, pięknie nam tryskają do góry, jest cudowna pogoda, świeci słoneczko. Zobaczcie, ja już jestem nawet bez kurtki, tylko włosy mi się niebieskie zrobiły. Ale idzie wiosna, lato. Agnieszka Siewieraniuk-Macierowska, portal internetowy. Dzień dobry, Białystok. Dziękuję za uwagę.